czy nas słychać? Słychać nas. Dobrze, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Dzisiaj jest to odcinek chyba 104. Przywitaj się z ludźmi, Jessica Chestnut. Hello, my guys. Tak. Co? Okej. Okay. Wodzisz hejka na klejka, to wasza ulubiona TikTok. Ktoś tak mówi? No, to było, nie wiem, czy to jest ta od herbatki. Mówiła tak. No, tak. A jakiej herbatki? No, herbatkę. A była taka typiara. Zuza Mario chyba. No. Był ktoś taki. Ale na TikToku się strasznie szybko zapomina ludzi. W ogóle historia z TikToka. Ja dodałam ostatnio TikToka, gdzie robiłam logo dla KFC. Kocham to połączenie. To i to. Wszyscy wiedzą, o co ci chodzi. Zrobimy ci zdjęcie. Maja wygląda jak debil, ale... Zaraz. No i nagrałam tego TikToka i przez to, że dawno nic nie nagrywałam, to ktoś mi napisał w komentarzach: zapomniałam, że istniejesz. A ja napisałam: no miło. A ktoś mi odpisał: o Boże, idolka odpowiedziała. A ktoś na to: no fajna idolka, skoro zapomniałaś, że istnieje. Wszyscy mieli taką bekę z tej osoby. Takie: napiszę ci cokolwiek. O Boże, przeczytałaś, kocham cię. Bez sensu. O czym dzisiaj ludziom opowiemy? Masz jakąś historię? Nie, mówiłam ci, że nie mam. A to mnie zmusiła do nagrywania podcastu. Ale opowiedz o tych głupkach w nie, swojej klasie. Najpierw ty. No dobrze, to czekaj, muszę odpalić moją notatkę z historiami. Zacznijmy od notatkę. Okej. Zacznijmy... Czekaj, bo mam dużo dobrych rzeczy z tego tygodnia. Zacznijmy od zmiany zdjęć profilowych. I jeszcze mam dla ciebie informację, której nie znasz, więc będzie dla ciebie niespodzianka, więc słuchaj tej historii. Więc... miałam jakiś kryzys egzystencjalny z moim profilowym na Instagramie. Na początku stwierdziłam: to profilowe jest takie stare, muszę je zmienić. Ale później przejrzałam wszystkie zdjęcia i stwierdziłam: nie, to jest moje najlepsze zdjęcie, nie mam na co zmienić. No więc stwierdziłam, że zostaje, ale może zmienię kolory, żeby bardziej pasowały do mojego presetu, którego użyłam ostatnio do wszystkich zdjęć, żeby ten profil był taki ładny, elegancki i tak dalej. No i tak zrobiłam, ale mi się nie podobało. Więc dzień później znowu to zmieniłam. No i to zdjęcie było raz trochę większe, raz trochę mniejsze. Później stwierdziłam: za małe, większe. No i wszyscy zaczęli do mnie pisać: ej Marysia, czy mi się wydaje, czy ty zmieniasz profilowe? A i tam to były dwa bardzo podobne zdjęcia, bo na jednym się uśmiechałam z zębami, a na drugim bez. Ale jakby było, to było prawie to samo zdjęcie. Zrobione sekundę po sekundzie. I ludzie zaczęli to zauważać. No i napisała do mnie Margola, to jest ta moja koleżanka, z którą byłyśmy w Portugalii i z którą jedziemy do Portugalii. I Margola ma zarąbiste poczucie humoru. W ogóle sposób, w jaki ona się wypowiada, jest zarąbisty. Muszę kiedyś nagrać z nią podcast. Nagramy z nią podcast, jak będziemy w Portugalii. Tak czy siak, ona do mnie wysłała wiadomość. Ja nawet mogę tą wiadomość odtworzyć i ja to odkopię, tylko my ostatnio dużo pisałyśmy, więc chwilę mi to zajmie, ale ja to odkopię, bo... Skończysz chociaż jedno zdanie, please! Au, moje uszy. Maja siedzi w słuchawkach, bo kazałam jej siedzieć w słuchawkach, żeby słyszała wszystkie stukanie w mikrofon, za głośno, za cicho. No i teraz sama cierpi. Uwaga, to chyba jest to. Serio? Muszę ci to nagrać, już nie dzwonię, ale zauważyłam, że co jakiś czas twoje zdjęcie profilowe nieco się zmienia. Trochę się kolory zmieniają, potem inny profil, potem się zaczęło powiększać i tak błagam cię, zrób to chociaż na tydzień, czekam, aż powiększasz to zdjęcie tak bardzo, że będzie taka cała twoja twarz. No i po tej wiadomości stwierdziłam: muszę to zrobić, i powiększyłam swoje zdjęcie profilowe. Tak, żeby była cała moja wielka gęba. No i ludzie zaczęli mieć bekę, Maja zaczęła mieć bekę i Maja zrobiła to samo. I też powiększyła swoje zdjęcie na maksa. I jeszcze moje dwie widzki, które pewnie kojarzycie, Jagoda i Karolina, inaczej Sebix, zrobiły dokładnie to samo. I wszystkie miałyśmy takie wielkie gęby na profilowym. I fast forward to... jak wczoraj montowałam
przedwczoraj montowałam film z pisania. Ania, wyjątkowo nie potrafisz kończyć zdań. No bo montowałam film z pisaniem do 100 celebrytów. Tą drugą część, co wyszła wczoraj, czyli dla was przedwczoraj. Zagięcia czasoprzestrzeni. No i tam napisałam do Donalda Trumpa i wtedy nie zwróciłam na to uwagi, ale czy ty widziałaś zdjęcie Donalda Trumpa na Instagramie? Nie. To uważaj. Uwaga, wszyscy wchodzimy na Instagrama. Donald Trump. A wielka gęba! Kocham go. Zapoczątkowałeś mnie nowy trend. Nie no, chyba on był pierwszy, ale trudno. Chyba jednak on był pierwszy. No i w sumie ja już zmieniłam swoje profilowe z powrotem na inne, chociaż... Ja też. Jezus Maria, co to? Bo jak to nagrywamy, to program, w którym nagrywamy, on jest na komputerze i my widzimy te fale dźwiękowe. I one zazwyczaj są takie małe, ale co chwila jest taki gigantyczny rozbłysk, jak ktoś ryknie do tego mikrofonu. W ogóle ja nie wiem, co się stało z moim życiem, bo wczoraj na warsztatach w Katowicach podeszła do mnie dziewczynka ze zdjęciem Leonardo DiCaprio i poprosiła mnie, żebym ja się nad nim podpisała. No to oczywiście, że się podpisałam, ale do czego to doszło, że Victoria Capricciosa podpisuje się na zdjęciu Leonardo DiCaprio? I jeszcze kolejna rzecz była taka, że właśnie dziewczynki do mnie podeszły, żebym się im podpisała na macie, ale nie jako Marysia Krasowska, tylko jako Victoria Capricciosa. No i... No ja to wczoraj Maji opowiadałam, dlatego jej się tu nudzi trochę. No i Maja mówi, no to pokaż, jak się podpisywałaś, jak Victoria Capricciosa. No i... No Boże, to było piękne, no dawaj dalej. To jest tak, ja to mówię 99% rzeczy i ty w tym jednym momencie się wcinasz z czymś z tyłu. Co? Czekaj, co ty do kontekstu nie zaczęliłam jakby, no. Tak. Moja! Ej, patrz, ciekawe, czy jakbyś tak mega, mega, mega mocno walnęła, to czy by wywaliło jakby, bo tu nie, to jakby jest ograniczony ten pasek i nie jesteś w stanie chyba ryknąć aż tak bardzo, żeby ten, no jakby wiesz, o co chodzi. Nie. No jakby tu jest ograniczenie jakieś, ale w dźwięku nie ma ograniczeń, więc jak to nagra, jak to będzie wyglądało, jak nie wiem, nagrasz, że mikrofon podstawisz pod start rakiety. No to jak to będzie wyglądało? Się zrobi z tego paska się zrobi takie nagle takie wybulwienie? Nie, bo na przykład, bo Maja mówi o tym pasku, gdzie widzimy te linie dźwiękowe z nagrania, więc... Więc nie wiem. Nie, bo nie wiesz. Na przykład w iPhone'ie jest tak, bo to zauważyłam po tych 100 podcastach, które na nim nagrałyśmy, że... Jeżeli ktoś strasznie głośno ryknie, to te fale rzeczywiście docierają do limitu, ale następna rzecz, którą powiesz, będzie już taka mega, mega cicha i on dopiero po chwili przestawi się, że ty mówisz normalnym głosem i trochę ci ten głos podgłosi. Mhm. Więc on działał w ten sposób. A tutaj, no nie wiem, no dźwięk też ma swój limit w tym nagraniu, bo oni chyba nie chcą, żeby ci rozsadziło uszy, więc w pewnym kontekście, co? Nie, to testujemy. Nie, dziękuję. Dobra, ale o czym ja to w ogóle mówiłam? Włącz traktor, dyr, dyr, dyr. Ale dawno tego nie słuchałam. Ja też. Traktor, pole, dyr, dyr, dyr. W traktorze kawaler, sławą. Ej, wiem! Ale skupiłam melodię. Czekaj, weź zrób screena, ile jest teraz wyświetleń i ile będzie po tym podcaście? O dwa więcej? Ale nie, serio, zobaczmy, ile będzie po tym podcaście. Dobra. Ludzie, traktor dyr, dyr, dyr na YouTubie polecam bardzo serdecznie Jessica Chestnut i Victoria Capricciosa. Traktor, pole, dyr, dyr, dyr. Okej, może jak wrzucę kawałek, to mnie nie zjedzą. Uwaga, drodzy państwo, zaczynamy. Dyr, dyr, dyr. Dyr, dyr, dyr. No nie! Jestem pan traktor pole. A nie już sobie. Dyr, dyr, dyr. Polo tylko ciągnie krawędra. Traktor pole, dyr, dyr, dyr. Traktorze kawaler.
się wydarzyło. Jakby mam dni, kiedy śpiewam dobrze i mam też te drugie dni. My tego słuchaliśmy w kiblu szkolnym. Tak, i potem weszła pani z fizyki i miała takie... Aha. Wynochasz. I to ma teraz 98 tysięcy wyświetleń, możemy sprawdzić za tydzień, ile będzie miało. No i w ogóle ja pokazałam Maję ten podpis Victoria Capricciosa, to tak wracając do poprzedniego odcinka. I Maja ma taką gigantyczną białą tablicę suchościeralną w pokoju, więc ja wzięłam czarny mazak do tej tablicy. Znaczy to, że jest czarny, to w sumie nie ma nic do tej historii, no ale wzięłam mazak i podpisałam się tak na całą tablicę, jakby to zrobiła Victoria Capricciosa, mistrzyni świata w byciu mistrzynią. Na pół tablicy. No dobra, no na pół tablicy. No i stwierdziłam, że mi nie wyszło i zmazuję i mówię, za małe, jeszcze raz. I zrobiła tak z trzy razy mniejsze, ale było ładniejsze. Ha, zrymowane. Jak się rymuje, to prawda. Mhm. To, dokładnie. Tak. W ogóle historia dzisiaj ze śniadania. Siedzimy sobie wyjątkowo całą rodziną, bo jakby nigdy nie ma kiedy sobie siąść. No ale niedziela, moja pierwsza wolna niedziela, nawet nie wiem kiedy. No i leżała sobie kostka masła. No jedliśmy na kanał, no różne rzeczy. No i leżała sobie kostka masła i nie wiem co za geniusz, zamiast kroić to masło tak ładnie od boku, to zaczął je tak od środka wydłubywać. No i Maja tak to wydłubuje i ja mówię, robisz rampę? No bo to wyglądało jak taka rampa skaterska. Ja myślałam, że chcesz powiedzieć o powietrznicy. No to opowiedz. No jakby moja mama, znaczy nasza mama miała robić jajecznicę. I tata miał kupić jajka i mama była przekonana, że kupił jajka, ale patrzy do lodówki, gdzie są jajka, nie ma jajek. No i miała takie... Aha, bo ja jej powiedziałam, że no to zrobi powietrznicę, no czyli jajecznicę z powietrza, no bo jakby powietrznica. Tak. Jajecznica. No i mama tak, no z czego ja mam wam zrobić tą jajecznicę? Czemu nie mówiliście wcześniej, że ma jajek? No, ja i tak u mnie nie jadła, więc no cóż. Co jeszcze powiem? O. Ja się zrobiłam wege. Ja się zrobiłam osobą wege, która je mięso. Tak. No właśnie, nie rozumiem, o co ci chodzi. No bo jakby często mam tak, że nie jem nabiału, a jem dużo rzeczy wege, ale też jem mięso. No to nie jesteś osobą wege, bo osoba wege to osoba, która nie je mięsa. No wiem, nie. Wege. Wega. Jestem wega. Czekaj, jak to było? Z tym kolesiem takim, tym grubym. Jak on się nazywał? Jesteś wegetable. Boże, jakie nie. To nawet nie było suche. Speak Time Rush. Jak się nazywał ten typ, który był ich menadżerem? Gustavo. Gustavo Roca. Gustavo Rock. Jakoś, myślałam, że się nazywał Vega. No jakoś tak. Co? Może coś tam, jakiś ten. Tak. Nie. Wiem, ta wypowiedź miała tyle sensu. W ogóle dzisiaj mamy cały dzień wolny dla siebie, więc najpierw nagrywamy podcast, a potem będziemy oglądać Hannah Montana. Hannah Tracy. Pozdrow dla kumatek. Tak. A Jezu, jeśli ktoś tego nie oglądał, to naprawdę macie dużo do nadrobienia, bo Hannah Montana to jest klasyka i tam są takie teksty, ale oglądajcie po polsku, bo teoretycznie Hannah Montana jest teoretycznie dubbing jest zły, ale... Ale w tym przypadku zrobili bardzo dobrą robotę. W tym przypadku zrobili dużo lepszą robotę niż ci aktorzy normalnie, bo jakby te teksty są zarąbiste i tak samo jest w autach. Że tam też jest dubbing po prostu... Miodzio. No, ale... Znaczy nie, wydaje mi się, że teksty w oryginale też są super, ale... Thunder coś tam. Ale nie, dobra, nie Thunder Hollow. Thunder Hollow zamiast Błoto Ryja, no które jest lepsze, przepraszam. No dobra, bardzo. Ale nie mówię o autach, bo w autach rzeczywiście po polsku jest to dużo śmieszniejsze i w ogóle te głosy są lepsze. Ale w Hanie wydaje mi się, że jest tak samo śmieszne po angielsku, tylko problem jest taki, że Robbie Ray ma tak bardzo kowbojski akcent, że nawet ja go nie rozumiem, a jak już ja go nie rozumiem, no to 99% Polaków będzie mieć problem ze zrozumieniem go. No.
Więc ewentualnie można oglądać z napisami, no bo wtedy możecie się nauczyć fajnych tekstów po angielsku i szpanować. I tak, nie ma to jak szpanować czymś, czego nikt nie rozumie oprócz ciebie. No nie wiem, może ktoś, nie wiem, chce się wyprowadzić do Stanów i tam szpanować tekstami Robiego Reja. W ogóle okazało się, że tam Robi Rej raz stał sobie z deską surfingową. W ogóle, dobra, może ja z wiatrakiem przed ryjem. Niczym ja w moim TikToku z Celine Dion. Ale co? Czekaj. No tam, gdzie najpierw wychodzę zza firanki taka w kocu, a później nagle zaczynają się światła, suszarka na gębę i tak dalej. O! Teraz tą koszulką z Shein. Tak. To kupujemy ją? No właśnie musimy ją kupić, tylko jak, od ilu złotych tam jest darmowa wysyłka? A ile ona kosztuje? 28? Czyli ja muszę coś jeszcze wziąć. Bo tam od 49 jest jak bierzesz impostem. Okej. Okay. To jest wysyłane z Chin? Hmm. 10 dni się czeka chyba. I to 10 dni to i tak w sumie mało, ale znaczy... No! Kiedyś to się czekało miesiąc. Znaczy na Shein to chyba nie, ale Jezus Maria. Na AliExpress to się czeka na miesiąc. Znaczy średnio chcę wspierać Chiny, to jest taki czas, kiedy jednak wolałabym wspierać Polskę, ale w tej bluzce wyglądałam tak dobrze, że jednak... No, muszę ją kupić. A ja jestem zdesperowana, ponieważ... Jestem wysoka i tak, i nie ma na mnie spódnic, wszystkie są za krótkie, więc muszę sobie chyba pójść do krawcowej, żeby mi uszyło. No ale serio, na maje, i to nie jest tak, że tam 2-3 cm za krótkie, tylko one są o 20 cm za krótkie i się spodnie kończą w połowie łydki. No Boże, w Berście robił spodnie dla niskich ludzi. Jak ja tam poszłam i zmierzyłam spodnie, to one mi były jakby za kolano. Więc one powinny być za kostkę, więc jakby... No to jest ten problem wysokich osób. Wysokich osób z długimi nogami. No Maja jest naprawdę jak z okładki Vogue. Dobra, no nieważne. A propos Hanny Montany, właśnie ostatnio mamy trochę więcej czasu, co sobie zrobiłyśmy rewatcha. No i mamy wszystkie te płyty na DVD. I tam jest tak, że na przykład w sezonie pierwszym otwieracie ten pojemnik z płytami i tam są cztery płyty w środku. No i Maja oczywiście wszystkie te płyty miała w jakichś różnych pudełkach, jakby otwierało się to opakowanie, gdzie powinny być cztery płyty i to była jedna jeszcze nie z tego sezonu, co trzeba. No chciałabym, żeby oni były w pudełkach, one były luzem. To by zabrzmiało jak Jackson. Niestety. No i chciałyśmy obejrzeć jakiś konkretny odcinek. Ja znalazłam w internecie, że to jest 14 odcinek pierwszego sezonu i Maja wyciąga jakąś jedną płytę i mówi: mam nadzieję, że to, bo jak nie, to będzie trzeba szukać w kartonie, w którym jest hodowla rybików. Znaczy, tam spotkałam tylko trzy, ale... tylko. Ale jakby to pudełko jest u mnie pod łóżkiem, a tam to dopiero jest w ogóle kolejne zoo. Tam można naprawdę otworzyć zoo. Tam jest wszystko. Tam jest sztuczny bluszcz, który jest zakurzonym bluszczem. Ja ten bluszcz w ogóle sobie wyjęłam, bo chciałam lustro oprawić w ten bluszcz. I Maja wtedy nie było w domu. No i jak wraca i mówi: nie bałaś się tego wyciągnąć? Nie bałaś się, że coś się zje? No bo tam, ja tam nie lubię sprzątać, bo tam jest... Tam jest dużo gratów i stwierdzam, że to jest tak, że tak ma być. To jest taka piwnica. Podłóżkownica. Boże, wyszło mi jakieś tworzenie nowych słów, tak jak Lili. Nie doszłyśmy do tego jeszcze. Okej. Okay. No. Idziemy oglądać. Pa! Czekaj, a ile to trwa? 20? Nie, 20 minut. Miało być 20 minut! Ale jeszcze o czymś opowiedzmy. Co było najfajniejszego w twoim tygodniu? Ogłuszyłam się. Wow, jak to była twoja najfajniejsza rzecz, ale... to współczuję tego tygodnia. Czekaj, bez kolejki EU! Opowiedz o bezkolejki.eu, bo to jest hit nad hity. A, no to chciałyśmy z mamą paszporty nowe, bo mój się skończył jakieś 10 lat temu, a mamy się skończy w kwietniu,
Więc stwierdziłyśmy, że potrzebujemy nowe paszporty na wypadek, gdyby trzeba było zwiać z tego kraju. No i patrzymy sobie na urzędzie, tak, brawo Maju. W urzędzie, znaczy jakby na stronie urzędu jakiegoś tam i było przekierowanie do jakiejś strony. No bo nie można było tak po prostu przyjść i sobie zrobić tego paszportu, jak zawsze było można, tylko przez to, że teraz wszyscy chcą zrobić paszport, no to trzeba się zapisywać na jakiś tam termin i to jest maksymalnie na 30 dni do przodu. I wtedy stoicie jakby w internetowej kolejce. I do tej kolejki jest kolejny jakby link i on się nazywa bezkolejki.eu. A kolejka ma 30 dni, na 31 już nie da się zapisać i wszystkie miejsca są zajęte. Więc smutne. Co ty w ogóle miałaś na twarzy? Bo Maja sobie przykleiła jakieś takie żelki pod oczami. Testuję płatki pod oczy i są fajne. Ale... Co one robią? Jakby teoretycznie mają ci nawilżyć i odświeżyć tą skórę, ale po prostu są zimne i tak mi się spodobało. I one... No patrz jakie one są fajne. No takie gluty. No. Nie wiem, ja nic nie lubię robić niczego z moją twarzą. Nie lubię nakładać tych wszystkich kremów. Krem nakładam tylko jak już mam tak suchą skórę w środku zimy, że no, że po prostu jest schodzi jak z węża. Dlatego ja mam toniką mgiełkę, która jest zarąbista, bo nie jest ciężka taka, bo jak nałożysz sobie krem, to waży kilogram, wiem. To waży, on waży z 2 kilo i on jest taki... Taki zamulający, nawet jak sobie kupisz lekki krem, to on dalej jest na tej gębie. A ten tonik się się wchłania i to wszystko dzięki temu, że dostałam takie odwicki. Ale wycofali tamten, więc musiałam sobie znaleźć nowy i znalazłam jeszcze lepszy. Tak. Nie wiem, ja nie lubię tych wszystkich kosmetyków. Dla mnie to jest wszystko chwyt marketingowy. Przecież skóra potrafi sama o siebie zadbać. Znaczy dobra, jak mamy super suche powietrze, no to... To trochę muszę jej pomagać rzeczywiście, ale na przykład jak jestem w jakimś takim ciepłym kraju, gdzie jest wilgotno, no to ja z nią nie robię absolutnie nic i ona wtedy wygląda najlepiej, jak się nic z nią nie robi. Powiedz o zakładzie, kto dłużej nie umyje włosy w Portugalii. To nie był zakład. To będzie zakład. A, okej. Okay. Nie, bo jedziemy na obóz surfingowy do Portugalii właśnie z tą Margolą i... Tam jest tak, że surfujemy codziennie, dwa razy dziennie, czyli raz rano. Maja mi przykleja tego żelka, super. Raz rano i raz po południu. I słona woda sprawia, że włosy są takie strasznie suche, sklejające się, w ogóle nie chce się tego dotknąć. To jest tak okropne uczucie i trzeba nawalić pół opakowania maski na te włosy i to podtrzymać tak z 10 minut, żeby one znowu były normalne. No ale oczywiście nikomu się nie chce tego robić. Boże, mój oczyszczacz powietrza. Mój carpet selector. Mój nie, mówiłeś o carpet selectorze? Carpet. Nie. Carpet selector. Dokładnie. Tak. Carpet selector. No, mój oczyszczacz powietrza pokazał, że nawilżenie powietrza to jest 29% w tym momencie. Więc to już po prostu, to powinno być na czerwono i powinien jakiś alarm być. Ale ja sobie mieszam... No to napsikaj tym i będzie nawilżony. No nie, bo wtedy panele mi się podniosą. Ale ja wieszam ręcznik na kaloryferze i wtedy można tak podnieść do 50, nawet 60% czasami. Ale mówiłam o Portugalii. No więc... A, no jeszcze te włosy po pewnym czasie robią się jednocześnie tłuste, no bo ich nie myję. No jak nie myjesz, no to się robią tłuste i robią się suche od tej słonej wody, więc masz jednocześnie tłuste i suche włosy. No tragedia, się takie pokołtunione, nie idzie tego rozczesać. I nie wiadomo kiedy je umyć, no bo jak umyjesz wieczorem, no to bez sensu, no bo rano od razu wchodzisz do tej słonej wody. Jak umyjesz po południu, to też, znaczy no, jakby po pierwszej sesji surfingowej, to też nie ma sensu, bo zaraz znowu wchodzisz do wody, więc jakby nieważne kiedy je umyjesz, to zaraz i tak znowu wchodzisz do wody i nie opłaca się mieć 28%, co się stało? Witaj suchy szamponie. O Jezu, to już będzie taka mieszanka wybuchowa. No i jakby były dni, że ja przez 4 dni nie myłam tam włosów, co dla mnie jest absolutnym rekordem.
bo wiedziałam, że jak je umyję, to one będą jeszcze bardziej suche. Już nie będą tłuste, ale będą jeszcze bardziej suche. I ty, więc, czemu? Więc robiłyśmy z Margolą tak, że my w ogóle tych włosów nie myłyśmy przez większość czasu i tylko trzeba było je trzymać w takim koku i ich nie dotykać. To była najważniejsza zasada. Nie dotykasz włosów, bo one nie dość, że były tak nieprzyjemne w dotyku, to jeszcze zaczynały się robić takie obrzydliwe w dotyku, ale naprawdę nie opłacało się ich myć, bo później nie szło tego rozczesać, były jeszcze bardziej suche, no po prostu zaraz i tak się wchodziło do tej wody i one jeszcze w glonach później były. Jezu, ja nie chcę. Już nie znam, będzie pani sobie. Ale nie, no ja będę je myła. Ja je będę myła. Ja mam maskę dobrą do włosów, która mi je tak nawilży, że... Weź 10 opakowań. No jedna mi starczy na miesiąc, więc tu jedna będzie na 4 dni. No, znaczy nie, no po prostu nikomu się też nie chce tych włosów tak długo myć wieczorem, no bo zawsze jest coś innego do roboty niż akurat mycie włosów, bo tam się zawsze coś dzieje. Na przykład, nie wiem, chłopaki wjeżdżają taczką do basenu. Wow! To co, kończymy ten podcast?